w okolicy kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych został wybudowany wielofunkcyjny skwer. Na oficjalne otwarcie, które miało miejsce 17 czerwca, przybyły władze miasta oraz przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. My jako miasto wspieraliśmy od początku ten projekt, także wspieraliśmy istotnie finansowo, w związku z czym no, to wspólne dzieło jest gotowe i będzie służyło nie tylko pracownikom, młodzieży i dzieci, którzy korzystają z tego obiektu, ale także okolicznym osiedlom, które tutaj są w pobliżu tej placówki tutaj w Chorzowie. Kilka lat temu, kiedy na tym terenie, gdzie się znajdujemy, była dawna stołówka, kantyna wojskowa. Tak obserwując teren, widzieliśmy, że okoliczni mieszkańcy i społeczność akademicka, studenci, pracownicy mogliby wykorzystać ten zielony teren i mieć takie miejsce, żeby się zrelaksować, odpocząć. Na placu znajdziemy boisko do gry w piłkę, hamaki czy ogródki dla seniorów. A to nie wszystkie atrakcje. Jest on skierowany do wszystkich grup wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Staraliśmy się zaprojektować taką przestrzeń, wspólną platformę, bez wydzielania, wytyczania jakichś poszczególnych barier dla grup użytkowników. Cała ta strefa miała być przemieszaną, taką bardzo kolorową strefą zabawy, różnych aktywności dla różnych grup użytkowników. Od dzieci, studentów, pracowników naukowych Uniwersytetu, skończywszy na jakichś starszych osobach, które po prostu mogą sobie przyjść i posiedzieć w przestrzeni ogrodu. Ja uważam, że jest to coś takiego nietypowego, bo takich miejsc powstaje niewiele, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby takie coś zbudować. Boisko do kosza bardzo mi się podoba. Jest takie małe, a jednak da się na nim fajnie zagrać. Hamaki są też fajne. Można sobie poleżeć. Skwer jest jedną z inicjatyw, które mają spleść ze sobą miasto Chorzów i Uniwersytet Śląski. Mamy także tutaj wiele zajęć dla dzieci i młodzieży związanych z popularyzacją nauki. I ten obiekt będzie zachęcał do tego, by wstąpić tutaj na uczelnię, by także zajrzeć do tej głównej części tej placówki Uniwersytetu Śląskiego z jednej strony, a z drugiej strony będzie przyciągał ludzi, dzieci z okolicznych osiedli i zachęcał także do tego, żeby bywać na Uniwersytecie Śląskim.